Ja rozpocznę trochę poetycko, ponieważ bez Lwowa i bez Wilna polska kultura w zasadzie nie istnieje. Dlatego będę mówiła więcej o takich sprawach, o rzeczach kultury. My jesteśmy z polskiej Florencji, miasta siedmiu pagórków fiesolskich, miasta muzyki, inteligencji i najpiękniejszych kobiet polskich, miasta gwiazd, ideałów, temperamentów i błyskawic, i teatru, i gwiazd, i zapałów, i tej panoramy Racławic. O śliczne ole od ruku. My jesteśmy z miasta poezji, co się u nas rodziła na bruku i pomnikiem w sercu miasta stoi. My jesteśmy z tej jedynej Troi, z tej jedynej na cały świat. Tam, gdzie Hektor swoje życie złożył, a miał wtedy 15 lat. I teraz skupię się, proszę Państwa, na problemach, które są. Dotykają wszystkich obywateli Ukrainy, ale w szczególności dotykają Polaków na Ukrainie. Chodzi o to, że właściwie Polacy na Ukrainie byli od zawsze. I czasem spotykam się z bardzo głupimi pytaniami, skąd pani jest, skąd pani przyjechała. No to ja się pytam, skąd pani przyjechała, prawda? Bo Polacy są tam zasiedziali i stanowili o sprawach politycznych, kulturowych i stanowili taki trzon, można powiedzieć, narodu. No tak się stało, jak się stało, była to zemsta Stalina, wszyscy to wiemy, ale my tam jesteśmy, my tam żyjemy i my chcemy te tradycje i swoją wiarę katolicką i swoją kulturę kontynuować. I napotykamy na różne bariery w tym względzie. Co to jest? Przede wszystkim to jest tożsamość. Tożsamość nie zawsze jest rozumiana na całej Ukrainie jednakowo. Inaczej to rozumieją Polacy we Lwowie, Drohobyczu, Stanisławowie, a inaczej jest trochę w Kijowie, czy tam gdzieś dalekim w województwie połtawskim i czernichowskim, i granica tej tożsamości biegnie dokładnie tam, gdzie była przedwojenna granica II Rzeczypospolitej na Zbruczu. Troszeczkę inna mentalność. Jest i Ukraińców, i Polaków mieszkających na wschodzie i na zachodzie, i na Ukrainie centralnej, już nie mówiąc o tych, co mieszkają w Odesie, no na Krymie to już inny problem. Pierwszy, najważniejszy problem to uświadomienie sobie tej tożsamości. Myśmy nigdy z tym nie mieli problemów, bo rodzice nas właśnie tak wychowywali. Problem języka. Problem języka istnieje w takim sensie, że nie każdy tym językiem polskim włada. Ze względów historycznych po prostu. We Lwowie były zawsze dwie polskie szkoły, w województwie polskim cztery są, a na całej Ukrainie są szkoły sobotnio-niedzielne. I Polacy mają możliwość nauczenia się języka, ale nie wszyscy z tego korzystają. Też z różnych względów. Wygodnictwo, brak właśnie tej świadomości, brak wychowania w domu patriotycznego, ale nie tylko. Są to zaszłości historyczne, ponieważ Polacy na Podolu bardzo się nacierpieli od władzy radzieckiej, gdzie te prześladowania rozpoczęły się już w latach 20., gdzie w najlepszym wypadku oni trafiali do Kazachstanu albo na Sybir, a najczęściej to właśnie ojców rodzin rozstrzeliwano, a resztę rodziny zsyłano. We Lwowie było trochę lżej, ponieważ w okresie międzywojennym należeliśmy do II Rzeczpospolitej. Myślę, że tylko na tym zyskaliśmy i ludzie wszyscy również. Problem dziedzictwa kulturowego. To jest, proszę Państwa, temat na pewno na wiele godzin. Ja się tylko ograniczę do takich punktów. Zostały kościoły, pałace, cmentarze, zbiory biblioteczne, galerie. Teraz tym wszystkim włada państwo ukraińskie, ale nie zawsze włada tak, jakby należało to robić. Z pełnym poszanowaniem, ponieważ na przykład w województwie lwowskim z kosztów ukraińskich nie został odnowiony ani jeden zabytek, ani jednej hrywny władze na to nie dały. Wszystko, co mamy odnowione, ołtarze w katedrze, ołtarze w świętym Antonim, kościół jezuitów, katedrę ormiańską, cmentarz łyczykowski, wszystko to ze środków kultury Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego Polski i Senatu. Z Ukrainy ani jednego grosza. Ponadto są różne starania, żeby te zabytki jakoś podnieść, dlatego że one są w bardzo obłakanym stanie, niektóre. Pałace, gdzie się na przykład
urodził Sobieski w Olesku, gdzie matka Sobieskiego i hetman, wielki koronny koniec Polski i Sanguszko, pałac pod Hurcas jest w stanie straszliwie opłakanym, a przed wojną był nazywany Wawelem Wschodu, ponieważ było to ogromny zbiór ksiąg, archiwów, broni, galerii obrazów. No, wszystko to zostało oczywiście odpowiednio rozparcelowane, ale to już inna historia. Parę lat temu Polska dała dużo pieniędzy na renowację obrazów, dzieł batalistycznych, które były w farze Żółkiewskiej. Zamek Królewski w Warszawie 1 000 000 euro i chyba zamek na Wawelu też 1 000 000 euro na 2 dzieła, które były w Żółkwie, takich dzieł jest 4. I umówiono się ze stroną ukraińską, że te dzieła wrócą do fary Żółkiewskiej, gdzie ten hetman Żółkiewski to budował i to było takie właśnie dzieło jego życia. No, wróciły one, ale nie tam. Wróciły do pałacu w Olesku, tam jest bitwa pod Wiedniem, i wróciło do Złoczowa, tam jest bitwa pod Parkanami. Pomimo tego, że Polska na przykład wydała ogromne środki na to. Nie wiem, czy istnieje taki kraj europejski, który daje takie ogromne środki na nie swoje w sumie, nie swoje dzieła, chociaż to jest dziedzictwo kulturowe polskie, ale należy to do Ukrainy. Więc nie zawsze ta strona ukraińska się z tego wywiązuje. Ponadto spotykamy się z ogromnym problemem zwrotu mienia kościelnego. O ile Sowieci wszystko skonfiskowali, we Lwowie były zawsze 2 kościoły, w województwie lwowskim, no nie wiem ile było, ale teraz jest około 300, w każdym bądź razie ani jeden kościół, ani jedna plebania, ani jeden dom, nic w ogóle nie zostało zwrócone prawowitym właścicielom. Jak było, tak jest. Były 2 polskie szkoły, są, były 2 kościoły, są. Dobrze. Województwo lwowskie to samo. Oddają każdemu innemu, byle nie rzymokatolikom. Mogą być protestanci, mogą być grekokatolicy, mogą być prawosławnie, obojętne, ale nie nam. Ukraińska konstytucja jest wspaniała. I jest zapis w konstytucji, że trzeba finansować mniejszości narodowe. Żaden z zapisów nie jest realizowany. Polska mniejszość narodowa na Ukrainie z tego nie dostaje ani jednej hrywny. Wszystko, co jest polskiego, polskie towarzystwa, zespoły, chóry, kościoły, oprócz 2 szkół, które są budżetówki, we Lwowie i 2 poza Lwowem, są finansowane przez stronę polską. Nie wiem, czy jest taki przykład też w Europie. Polaków niestety jest dużo, jak na możliwości ukraińskie. Nie mówię, że Ukraina jest krajem bogatym, ale nie spotkaliśmy się jeszcze ani z jednym gestem dobrej woli. Absolutnie. Mamy zespoły folklorystyczne, mamy 2 chóry, są 4 grupy przedszkolne, niedawno się utworzyło Towarzystwo Zabytek, nie ma telewizji jako takiej, telewizja jest tylko na YouTubie, jest gazeta Kurier Galicyjski i dużo gazet lokalnych tam polskich w województwach różnych, jest radio, ale to radio ma tylko 3 godziny tygodniowo, jest we Lwowie i to jest najwięcej na Ukrainie. Jeszcze jest w Żytomierze 0,5 godziny na miesiąc, ale to już finansowane przez miejscową władzę. Jest to naprawdę po prostu za mało. One minute, mama mia. Księża. Księża są szkoleni tak, żeby odprawiać nabożeństwa po ukraińsku. Zwracaliśmy im uwagę na to i jest to dla nas bardzo przykre i bardzo bolesne. Arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki podczas spotkania z okazji 360. rocznicy ślubów Jana Kazimierza powiedział, że należy się wyzbyć swoich uczuć patriotycznych w imię tego, żeby był ekumenizm. No, przyjęliśmy to z wielką goryczą. Karta Polaka. Karta Polaka nie zawsze świadczy o tym, że jest się Polakiem. Często jest kupowana. Media.
Media są finansowane tylko przez stronę polską. Tematy tabu, o czym państwo mówiliście, tematy tabu istnieją. Ja bardzo swobodnie mogę krytykować Polskę, mogę krytykować Europę. Ja mogę nawet ekonomiczne przestępstwa na Ukrainie krytykować, bo to jest traktowane jako żart, jako satyra. Ale nie mogę w żaden sposób krytykować działań politycznych. Nie mogę na przykład powiedzieć, że bohaterowie narodu ukraińskiego nie będą nigdy polskimi bohaterami. Państwo wiedzą, o co chodzi. No i tylko dwa punkty mówię. Pierwszy i najważniejszy jest to, że strona polska, rząd polski nie widzi w nas polskiego lobby. My naprawdę moglibyśmy dużo. Gdyby na przykład prezydent Duda, jadąc na Ukrainę i dając Ukrainie ogromną pomoc, 300 milionów, nie chciał zapoznać się z naszymi problemami. Owszem, było jakieś spotkanie, myśmy wręczali listę, ale na to żadnej odpowiedzi nie ma. I ostatnie. Polacy nie mają żadnej reprezentacji w parlamencie Ukrainy. To jest spowodowane prawem wyborczym, bo nie możemy osiągnąć tego progu 5%. Dziękuję bardzo.